śniadanko przygotowane. Mamy tutaj dla Oliwiera śniadania jajecznicę, szyneczkę, serek wiejski, kawałek bułeczki, ogórka. To jest jego idealne śniadanie, codziennie tak zajada. A dla mnie bez pieczywka, staram się ograniczyć pieczywo. Mamy tutaj serek wiejski, pomidora, ogórka, wszystko polane octem balsamicznym, do tego herbatka. Bierzemy się za jedzenie smacznego! Właśnie się zreflektowałam, że jeszcze się dzisiaj z Wami nie przywitałam. Już widzieliście nasze śniadańko, już jesteśmy dawno po. A więc dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki dosyć luźny, codzienny vlog z nami. Co tam się dzieje? O, sprzątamy. Ja osobiście uwielbiam oglądać filmy tego typu, mam swoich ulubionych youtuberów i naprawdę dużo bardziej lubię oglądać takie filmy niż na przykład z jakichś wyjazdów, więc mam nadzieję, że taki vlog Wam też się spodoba. Nie zostaje mi nic innego jak zaprosić Was do oglądania. Życie codzienne każdej matki wygląda właśnie tak. Oczywiście to są tylko żarty, zaraz to wszystko sobie posprzątamy, bawiliśmy się trochę, więc zaraz to posprzątamy, prawda? Sprzątamy tam klocuszki? Szybciutko. Pójdziemy sobie pewnie na jakiś spacerek, bo jest przepiękna pogoda, zresztą widać po tym świetle tutaj, świeci pięknie słoneczko i mamy 18 stopni, więc nie wiem, czy to sukienki od nowa wyciągać, czy co? Nie narzekam oczywiście, bardzo się cieszymy, że jest tak piękna pogoda. No tańcz! Tańcz, Oli! Tańczymy! Jest przepiękna pogoda naprawdę, więc pójdziemy sobie na jakiś spacer, ugotujemy przepyszny obiad. No i może w końcu się wezmę za tą dekorację tego mieszkania, bo już mamy październik, już by wypadało to zrobić. No i tak, czekam jeszcze na jedną paczuszkę. Jak tylko przyjdzie, to Wam pokażę. Przygotowałam sobie tutaj rzeczy na obiad. Dzisiaj w ogóle ten vlog powinien mieć tytuł jakiś kulinarny. I dzisiaj na obiad będziemy mieć zupę z dyni. Oli bardzo ją lubi. Oczywiście na pierwszym miejscu mamy rosołek, później jest pomidorowa i właśnie zupa z dyni. Ostatnio też bardzo polubiał zupę ogórkową. W końcu się cieszę, że mam kompana do jedzenia zupy, bo mój Łuki to taki średnio na zupy. Tutaj dla nas przygotowałam steki wołowe, tutaj dużo pracy nie ma, bo w sumie to przesmażamy je tylko na masełku po 3 minuty z każdej strony. Mamy ziemniaczki, zaraz je sobie obiorę i podgotuję trochę, później wrzucę na patelnię, będą takie przysmażone. I tutaj mamy fasolkę szparagową i będzie ona w bułeczce i masełku. Później Wam jeszcze pokażę naszą nową kuchnię, bo zamówiliśmy sobie nową. Zobaczcie, co my tu mamy. Przyszła w końcu do nas paczuszka. No już mama otwiera. Poczekaj, weź paluszki. Opala. Tak. Otworzymy teraz. Nie, nożyczek nie wolno brać. Wiesz doskonale o tym. Mama nie pozwala nożyczek. Myszko. Zobaczymy, co tutaj mamy. Opsa. Ale zakleili to. Czekaj, Oli. O nie! Z drugiej strony pewnie też. Okej, otwieramy. Ła, co to jest? Szybko, jeszcze jedna. Jeszcze jedno pudło? O nie! Czekaj, to zabierzemy. Kurczę, chyba sobie tak nie poradzimy z tym. Poczekaj, mamusi, nie zamykaj jeszcze. Mama jeszcze to weźmie. Chwila, muszę Was odłożyć na sekundę.
ubiegłym roku byłam naprawdę bardzo zadowolona z tego kalendarza adwentowego i w tym roku widziałam, jeśli chodzi o produkty, to jest wartość tego kalendarza jakieś 2000 zł, a on kosztował 129 euro. I generalnie sam produkt z marki Foreo jest równowartością tego oto kalendarza. Nie poradzę sobie tak. Chwila, muszę was tu odłożyć. O, może tak będzie lepiej. Wchodzisz do pudełka? Kotek jesteś? Ale ciężki jest. Łopala. Ale wiecie, co wam powiem, troszeczkę się zawiodłam dalej, jeśli chodzi o kolorystykę, bo to nie jest w ogóle kolorystyka na święta Bożego Narodzenia. Mogli już zrobić, nie wiem, czerwone to pudełko, żeby było po prostu w środku, ze złotymi czy srebrnymi właśnie cyframi. I na pewno by to wyglądało dużo bardziej efektownie. No nic. Nie zrobię wam tej przyjemności i nie będę go w tym momencie otwierać, dlatego że nie chcę zabrać sobie tej przyjemności z otwierania go w grudniu. Chciałam wam tylko pokazać, jak on tutaj wygląda. Jest naprawdę ciężki. Opsa. I zostawimy go po prostu na grudzień. No, będziecie musieli czekać do grudnia, żeby go otwierać razem ze mną. Będziemy otwierać dzień po dniu. Jeśli chodzi o ten kalendarz, widziałam, że są produkty naprawdę bardzo fajne. No oczywiście nie wiem, w którym okienku co się znajduje, ale jeśli chodzi o produkty, to jak najbardziej warty tego, żeby go kupić. I tutaj też co zauważam, w poprzednim kalendarzu w 2021 roku miał tutaj takie fajne na magnes, a tutaj już jednak się to otwiera i już mi się to nie podoba. No ale nie będę tutaj narzekać, później i tak to pudełko wyrzucę, jakoś sobie go, może go przemalujemy. To by nie był głupi pomysł, żeby go jakoś, nie wiem, fajnie przemalować, nawet na czerwono. No to nie jest głupi pomysł. No mówię, jeśli chodzi o kolorystykę i wygląd zewnętrzny, mogli się troszeczkę bardziej postarać i zrobić go trochę bardziej świąteczny, no. W końcu to jest adwentowy kalendarz, prawda? Zobacz, tylko nie otwieraj mi, myszko, tutaj. Pamperocha widać. No nie otwieramy, no nie, jeszcze nie. Będziemy otwierać to w grudniu, tak jak w tamtym roku, pamiętasz? Moja mała widzieczko. Ale nie wróć mamie tutaj obiektywu. Buzi daj. No ślicznie, jak buzia umkujesz. A mamusi buzi? Mamie buzi daj. No tak, on teraz zainteresowany kalendarzem, no. Dla Niunia też kupimy kalendarz. I dla taty, chyba że zrobimy tak w ubiegłym roku. Chyba muszę go schować, bo zaraz będzie w kilku kawałkach ten kalendarz. A my weszliśmy sobie właśnie na spacerek. Zobaczcie, jaką mamy piękną pogodę. Gdzie tam idziesz? Tam nie idź, bo tam jest błotko. A mama ci buty dopiero wyprała. Tam idziemy, zobacz, tam. No. Tak, tylko pomalutku. Piękna pogoda, słoneczko świeci, mamy 17 stopni. Chyba nie chcesz do wózka, co? Aha, chodź z tej strony, Oli. Tutaj chodź. No. Tak, ślicznie. Zobaczcie, tutaj mamy pełno rajek. Już pozbierane winogrono, a to oznacza tylko jedno, że idzie zima. Ale naprawdę jest przyjemnie. Oli ma właśnie pół godziny na bajeczki, to wam pokażę naszą nową, przyszłą kuchnię. I tutaj mamy właśnie projekt,
który robiliśmy razem z panem, który nam to wszystko projektował, bo kuchnia jest robiona no, pod tą kuchnię, co mamy teraz obecnie, w sensie wymiary i tak dalej. I już wam pokazuję, mamy tutaj, my teraz meble mamy po prostu tylko dotąd i jest naprawdę bardzo mało miejsca, a mi zależało na tym, żeby tutaj ta, ten blat roboczy tak zwany był, żeby było więcej, dużo miejsca, więc teraz będę miała jeszcze tutaj ekstra miejsce na to. Zależało mi też głównie na tym, żeby piekarnik był u góry i zmywarka zabudowana całkowicie, bez żadnych przycisków na wierzchu. Tutaj będzie jeszcze zlew, no i tak będzie wyglądała. Też mi zależało na tym, żeby było dużo szuflad, bo są dużo praktyczniejsze jak szafki moim zdaniem. No i tak pewnie się zastanawiacie, dlaczego zmieniliśmy teraz kuchnię, czy właśnie zamawialiśmy teraz kuchnię nową. Dlatego, że żeby mieć po prostu lepszy komfort życia, ponieważ wydaje mi się, że nie wiem jeszcze ile będziemy tutaj mieszkać, to fakt, na pewno musimy zrobić pewne zmiany w tym mieszkaniu, nam się tutaj dobrze mieszka, tyle że mówię, będziemy na pewno robić pewne zmiany, żeby Oli miał w końcu swój pokoik tak jak należy. No mieliśmy inne plany co do tego życia naszego tutaj, ale się troszeczkę pozmieniało, już w tym momencie na pewno nie chcemy tutaj nic kupować, tylko już tak jak mówiłam wcześniej, z myślą tą o budowaniu domu w Polsce, no i na pewno już się w tej kwestii nic nie zmieni, bo już cały czas gdzieś tam z tyłu głowy nam siedziało to, że chcemy kiedyś tam do tej Polski wrócić, no i tak jak wspominałam, chcemy mieć ten wymarzony nasz domek, no a tutaj no na pewno każdy, kto budował dom, no to wie, że to nie jest takie hop-siup i troszkę to potrwa i na pewno za rok czy dwa nie wrócimy do Polski, tylko troszeczkę dłużej, dlatego też podjęliśmy takie kroki, żeby mieć tutaj no nawet choćby nawet tą kuchnię taką, jaką chcieliśmy mieć. Tutaj wynajmując mieszkanie w Niemczech, to na ogół jest tak, że wprowadzacie się do pustego mieszkania. Nie jest tak jak w Polsce, że w jakimś tam stopniu mieszkanko jest wyposażone. Wszystkie te meble, które tutaj mamy, no to są nasze meble. Sami sobie to wszystko tutaj dekorowaliśmy, więc no. Kuchnię też chcieliśmy teraz zadbać o to, żeby była no, ładniejsza, nowa. Wiecie o co chodzi. Tą kuchnię, którą mamy teraz, też ją kupiliśmy, tyle że my ją kupiliśmy od tej pani, która mieszkała tutaj wcześniej, więc no też nie była nowa. No i tak jak mówię, ja muszę mieć naprawdę tak dużo miejsca, żeby też pochować te rzeczy. No i też to będzie nowe. Piekarnik będzie u góry, to też bardzo mi zależało na tym, dlatego ze względu na nasze dziecko, bo kiedyś piekłam sobie... wiecie, on już ma teraz taki okres, że po prostu wszystko włącza. My mamy tutaj tak, przychodzi do kuchni, włączy piekarnik, za chwilę odwraca się, włącza mikrofalówkę i to jest tak non-stop. Więc wiecie, kiedyś piekłam sobie nawet ciasto, biszkopta na ciasto, przechodzę do kuchni, bo poczułam, że coś śmierdzi przypalonym, przechodzę do kuchni, tam jest na full podkręcone, z wierzchu cały biszkopt spalony, cały czarny, zwęglony. Więc no mówię. Bawisz się ładnie? Zmywarka to samo. Przechodzę do kuchni, to już nie pierwszy raz się zdarzyło. Zmywarka non-stop chodziła bez znaczeń, bo po prostu Oli sobie włączył, więc no mówię. Ten komfort musieliśmy sobie zapewnić. Kuchnia ma przyjść jakoś pod koniec listopada. Uki jeszcze tam będzie robił płytki. Bo też chcemy już, jak będziemy mieć nową kuchnię, to już chcemy mieć też nowe płytki. No i tak, no. Ma przyjść właśnie kuchnia pod koniec listopada i panowie mają ją montować, więc mam nadzieję, że żadnej obsuwy nie będzie, bo Vlogmas się zbliża i do Vlogmasa muszę już po prostu tą kuchnię mieć picobello. Jestem vloger Oli! Jestem vloger Oli! Powiedz pa, pa! Pa, pa, pa. Wyślij buziaczka. No ślicznie. Korzystając z okazji, że właśnie kończę przygotowywać sobie obiad, to wam pokażę, co ostatnio zamówiłam. Bardzo zdrowe produkty. I pierwszą mamy tutaj spirulinę w proszku. Jakie ona ma właściwości, już wam mówię. To na pewno wzmacnia układ odpornościowy, to przede wszystkim u mnie w tym przypadku to jest bardzo ważne, bo jak już zaczyna się jesień, ja naprawdę cały czas miałam takie
No, infekcje górnych dróg oddechowych, przede wszystkim ciągle jakieś bóle gardła, kaszel, katar, ciągle mnie coś brało. Od jakiegoś czasu zażywam cały czas sobie witaminę C w proszku, więc odpłukać w niemalowane jeszcze nic mnie do tej pory nie brało. I właśnie spirulina pomaga wzmocnić nasz układ odpornościowy, zwiększa siłę i wytrzymałość, obniża poziom cukru we krwi. No, reguluje ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, więc to też jest naprawdę bardzo ważne, więc ma naprawdę same plusy, więc warto sobie zażywać takie składniki, a nie jakieś dziadostwo w tabletkach czy jakieś właśnie farmaceutyczne rzeczy. Tutaj co my mamy dalej? Olej lniany, to też jest bardzo ważne, nie dość, że pomaga nam na włosy, skórę i paznokcie, to jeszcze chroni przed rozwojem nowotworów, więc to też jest bardzo ważny no, składnik w życiu codziennym. Tutaj mamy jeszcze olej z czarnuszki, to jest też, no, jeśli chodzi o smak, to ma bardzo korzenny i później jak się odbija, to po prostu cały dzień właśnie tym olejem z czarnuszki, więc to jest jedyny minus tego. Ale też no, pomaga w dolegliwościach układu oddechowego, pokarmowego, więc naprawdę też warto sobie takie rzeczy no, zażywać. Ja teraz dbam bardzo o naszą rodzinę, więc każę Łukiemu pić codziennie też to i wcale nie jest zadowolony po ostatnio. Też narzekał, że mu się strasznie tym odbijało. Więc wam polecam takie rzeczy, naprawdę warto sobie kupić takie naturalne składniki, niż jeżeli jakieś farmaceutyczne dziadostwo. Naprawdę trzeba to pić z zamkniętym nosem. Nic przyjemnego. Muszę to przepić wodą. Obiadek gotowy. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Będziemy się brać za jedzonko, ale wam jeszcze chciałam pokazać, jaki przepiękny bukiet kwiatów dostałam od mojego męża, ponieważ dzisiaj mamy 4. rocznicę ślubu. Już się zebraliśmy, właśnie jesteśmy w drodze na kolację rocznicową. Oli został z ulubioną ciocią. Akurat z tym nie ma problemu, żeby zostawał, bo tą ciocię bardzo lubi. Chyba nawet kocha, mogę powiedzieć. Bo ja zawsze jak powiemy ciocia Binia, to aż mu się oczka świecą i tylko jest... Jak on mówi? Tota! 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 Tota. Przekochany. Więc na jakieś półtora godzinki max i będziemy z powrotem. Już nie ma tych czasów takich, że wychodziło się jak się chciało, co? No już nie ma, się skończyły. Teraz trzeba liczyć się z czasem. No trzeba. Jak najszybciej, wiecie o co chodzi. Przyszło już do nas zdanie główne i mamy tutaj... ja mam Suzuki, to jest mięso mielone z... baraniny i cielęciny chyba, o ile się nie mylę. Tutaj mamy gyros, frytki i takie risotto z pomidorkami. A ty co masz? Ja mam buntówkę. O nie, twoja ulubiona, nie. Co? Dokładnie. Bierzemy się za jedzonko.